Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mam dla was bardzo ważną informację do przekazania. Włosy rwać z głowy to mało. Liderka ogólnopolskiej akcji tego całego strajku kobiet, Marta Lempart, apeluje, już nie pierwszy raz zresztą, że informuje, mało tego, informuje, że strajk kobiet domaga się dymisji rządu. Mało tego, pokojowego, pokojowej dymisji rządu. Lecimy. Posiłkuję się gazetą z... do rzeczy akurat chyba, no aczkolwiek informacje są wszędzie podobne. Podczas wczorajszej konferencji prasowej oraz rozmowie z gazetą wybiórczą, no bo przecież z kim ona rozmawiać może, tak? Najbardziej wiarygodne źródło, czyli z gazetą wybiórczą, Lempart wprost mówiła, moi drodzy, że celem protestujących jest zmuszenie rządu do dymisji. Naszym głównym postulatem i końcowym jest dymisja rządu, tłumaczyła aktywistka. Mało tego, znaczy o dziwo, nie użyła wulgaryzmów, które tak łatwo jej przychodzą w rozmowie z innymi mediami. No jednak szacunek do gazety wybiórczej to ona ma. W trakcie wystąpienia dla mediów liderki strajku poinformowały także o powołaniu rady konsultacyjnej. Czym ma się zajmować, moi drodzy, ów rada? Wysoka rada, bo trzeba by było dodać. Rada konsultacyjna pomoże nam w wyjściu z tego bagna, w jakim się obecnie znajdujemy. Opracuje ścieżki wyjścia dla poszczególnych sektorów gospodarki, tłumaczyła Lempart w rozmowie z Gazetą Wyborczą. O, to musi być wielki mózg ta kobieta. Uważam, że lepiej by było, jakby nosiła czapkę i maskę, przynajmniej maskę. Myślę, że lepszy... No, dla swojej poprawy swojego wizerunku uważam, że byłoby dla tej pani, najprawdopodobniej pani, lepiej. Dla poszczególnych części naszego życia, zawłaszczonych i zniszczonych przez PiS, kontynuujemy tutaj, co tam chce zmienić generalnie w polskim rządzie. I to rada konsultacyjna będzie w naszym imieniu. Jeśli będzie taka wola, po strony rządu negocjować z rządem warunki jego pokojowego ustąpienia, tak też się stanie. Tutaj widzicie screenshota. Od ubiegłego czwartku trwają oczywiście te protesty, którymi Lempart, czy tam Lampart, chociaż na Lamparta to ona nie wygląda, chyba jest zbyt małogiętka, że tak powiem, na Lamparta, no ale pozory mogą mylić, moi drodzy. Pozory mogą mylić. W każdym razie, no, widać było, że na wielu, że tak powiem, sytuacjach ta pani, no, nie wyrażała się zbyt ładnie, zdania nie były zbyt spójne, zdania nie były zbyt zrozumiałe, były niezbyt zrozumiałe. No, słabo to wychodziło, no, aczkolwiek, wiecie, no, nadzieja umiera ostatnia. Oczywiście komentarzy tutaj nie będę odnosił, nie będę czytał, bo... komentarze są bardzo brzydkie, w przeciwieństwie do słownictwa pani Lempart. Żądania są śmieszne, żądania są... no to jest dowcip po prostu, tak? To jest po prostu dowcip. Wiadomo jest, że nikt tutaj, że tutaj dymisji rządu żadnej dymisji rządu nie będzie. Nie będzie w ogóle nikt nawet się zastanawiał nad ów śmiesznymi postulatami pani Lempart. O, słuchajcie, tutaj jeszcze coś mi się pojawiło, akurat jeszcze można tutaj strzelić. Padły wulgarne słowa. Lempart przeprasza Hołownię. Liderka i działaczka strajku kobiet, Marta Lempart, odniosła się na Twitterze do wulgarnego wpisu dotyczącego Szymona Hołowni, jaki ukazał się na profilu strajku kobiet. Czy ktoś mógłby od nas powiedzieć panu Hołowni, żeby wypierala? Bo my robimy rewolucję i nie mamy czasu zajmować się każdym politycznym palantem chętnym do powiezienia się na nas. Podkreśliło we wpisie, na który Hołownia odpowiedział w pokojowym tonie, pozdrawiając liderkę strajku, panią Lempart. No cóż, to nie jest pierwszy raz i nie jest to ostatni raz, kiedy pani Lempart odnosi się w takich słowach. No jeśli na samym początku swojej pseudokariery, chociaż ja słyszałem, że ona tam się już przemykała gdzieś tam
Ona będzie tak jak ten, no, no co zbierał pieniądze, informatyk ten cały, nie? Ona będzie tak jak ten informatyk zapewne, że chwilę popierdzą, pogadają i ona po prostu pójdzie w odstawkę, bo ja sobie, powiem szczerze, nie jestem w stanie wyobrazić tego, żeby czy Lewica, czy nawet Platforma, chociaż w Platformie jest wielu szajbusów, wzięła takiego szajbusa. Może go wziąć tylko i wyłącznie po to, żeby go wykorzystać, przerzuć i później w najlepszym wypadku wypluć. Bo może być jeszcze gorzej. Może być bardziej śmierdząco, ale w najlepszym wypadku to po prostu ją wyplują. Zużyją to, co ona tam zrobiła, te kobity nazbierała i tak dalej. Pozbierają jej głosy na swoją szalę i później po prostu ją wyplują jak wyrzuty tytoń i tyle będzie po Lamparcie. Pręgowanym. Albo nie pręgowanym. Pozdrawiam. Na razie.